Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu. Rozpoczynamy długi weekend. My co prawda ten czas spędzamy w domu. Wyjeżdżamy nad jezioro dopiero w środę, już po tym długim weekendzie, bo obawialiśmy się, że będzie dużo ludzi, duży ruch na drogach. Także my te kilka dni teraz spędzamy w domu. Przyjechaliśmy dzisiaj nad zalew sobie na taki długi spacer, bo pogoda jest przepiękna. Zrobiło się w końcu lato, wróciło do nas. My nad zalew mamy kilka kilometrów, także bez problemu mogliśmy sobie tutaj przyjechać. Jestem trochę zdziwiona, bo tak jak Wam przed chwilą mówiłam, że my wyjeżdżamy na drugą część wakacji po zakończeniu tego długiego weekendu, ponieważ obawiam się, że wszędzie będą tłumy ludzi. Tak, teraz znajdujemy się na terenie ośrodka wypoczynkowego, gdzie są do wynajęcia domki. Zresztą są tutaj wokół tereny do spacerowania, do jeżdżenia na rowerze. Mimo szczerze, że wszędzie jest pusto. Domki wszystkie są puste, w ogóle w żadnym nie ma gości. A specjalnie sprawdziłam, czy one w ogóle może po prostu na stałe są zamknięte, ale nie. Spokojnie można je wynająć, ale wszędzie jest pusto. Jest też bardzo mało spacerowiczów, bardzo mało ludzi na rowerze. Nie wiem, czy to dlatego, że jest sobota, jeszcze takie godziny do pierwszej, także może jeszcze ludzie sprzątają, robią zakupy, przygotowują się na ten długi weekend. No i tak jak Wam wspomniałam, my idziemy sobie troszeczkę jeszcze pospacerować, bo jest przepiękna pogoda, jest tak cieplutko, ale nie za gorąco, wieje fajny, taki delikatny wiaterek orzeźwiający, także idealne warunki na spacer. No i pospacerujemy, potem pojedziemy na obiad, bo jesteśmy umówieni z rodzinką, a po południu planujemy porządki przed rozpoczęciem roku szkolnego w pokojach dzieci. Trzeba to ogarnąć i chcemy to jeszcze zrobić przed wyjazdem, żeby z taką spokojną głową jechać. Wyprawki już są gotowe na rozpoczęcie roku szkolnego, także niewiele nam już tego zostało, ale trzeba jeszcze też pewne kwestie poogarniać, żeby było już potem tak na spokojnie. Bardzo dawno nas tutaj nie było. Kiedyś bardzo często przyjeżdżaliśmy, bo są tu takie fajne tereny do pospacerowania. Jest tak dosyć cichutko, fajnie, przyjemnie. Szczególnie fajnie tutaj jest poza weekendem, kiedy jest naprawdę bardzo mało ludzi. Chociaż w sumie dzisiaj też jest weekend, a ludzi, jak widzicie, jak na lekarstwo. A tam już są te domki, o których Wam wspominałam przed chwilą, więc tak naprawdę z domków do wody jest po prostu chwileczkę. Jest też miejsce na zrobienie ogniska. Cześć kochani, kolejny dzień przed nami. Wczoraj nam się relacja naraz ucięła, a to ze sprawą tego, że byliśmy na spotkaniu z rodzinką, no i ten czas tak nam jakoś szybko upłynął, więc już nic nie nagrywaliśmy. Natomiast dzisiaj zapraszamy Was na kolejny dzień z nami.
zobaczcie, jak pusto jest w Parku Śląskim. Tak jak wczoraj też nad zalewem. Ja się spodziewałam wszędzie dzikich tłumów, a tutaj naprawdę są pustki. Pojedyncze osoby spacerują lub przejeżdżają na rowerach, ale naprawdę jest tutaj dzisiaj bardzo spokojnie, co generalnie bardzo rzadko się zdarza, bo ja Park Śląski kojarzę raczej z dużej ilości ludzi. Ale idziemy sobie, spacerujemy. Dzieciaki chcą zaliczyć pierwszego w tym roku gofra. Nie uda nam się to nad morzem, chociaż planowaliśmy, ale będzie pierwszy gofer w tym roku w Parku Śląskim. Także my śmigamy na gofry i będziemy spacerować. Robimy teraz wielki test. Gofra, dobry? Co? Mocno słodka jest ta polewa? Czy nie? Tak średnio? Się zrobiło ciepło. Śmigamy już do samochodu, bo molka już po prostu nie daje rady. Powoli trzeba się zabierać. Jedziemy jeszcze na jakiś obiad, bo nikomu się nie chce dzisiaj gotować. Normalnie nie da się wytrzymać. Rano nawet nie sądziłam, że będzie tak ciepło. Także my jedziemy dalej. Ulubionej restauracji. Oprócz tego będzie też ramen, ale to pokażę Wam za chwilę. Na razie dostaliśmy przystawki, więc wcinamy. Przyszło nasze zamówienie. Mamy tutaj oszynko maki. Tak naprawdę dzisiaj wszystko z pieczonym łososiem, ale jeżeli będziecie w Gliwicach i lubicie sushi, to polecamy Wam Art Sushi, przepyszne jedzenie. A tutaj mamy ramen, ale jest to ramen koreański na ostro z wieprzowiną, z makaronem oraz z warzywkami. Przepyszne, ale tylko i wyłącznie dla fanów ostrego jedzenia, bo jest naprawdę piekielnie ostre, ale przepyszny także. My się zabieramy za jedzenie. Przyjechaliśmy właśnie do domku. Jesteśmy po obiedzie. Odpoczywamy trochę na ogrodzie. Korzystamy z pięknej pogody. Dzieciaki dzisiaj jadą do babci na nocowanie. Także też się jeszcze pakują. A ja sobie zrobiłam kawkę, do tego książka, no i chwilę ciszy na ogrodzie. Jest tak pięknie i cieplutko. No cudowna pogoda, oby utrzymała się jak najdłużej. Tak w ogóle to zabrałam się za czytanie książki. Książkę, którą Wam ostatnio pokazywałam. Nowość, Musso. Skończyłam moją poprzednią, także dzisiaj zabieram się za tą. I dam Wam znać, czy warto przeczytać, aczkolwiek ja chyba nigdy nie byłam rozczarowana książkami Musso. O, samolot leci. Także tak będzie wyglądać nasze popołudnie. Za prysznic, potem wjadą jeszcze jakieś ziółka i lecę do łóżka, a wszystko dlatego, że coś czuję, że zaczyna łapać mnie migrena, a jak mnie migrena złapie, to potem trzyma i wyłącza z życia na najbliższe kilka dni. Myślę, że wszystkie osoby, które borykają się z problemami migreny, wiedzą o czym mówię. Także ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Bardzo dziękuję, że jesteście tutaj ze mną, że byliście ze mną przez te ostatnie dwa dni i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!